Więc wskakuję jak najszybciej. Cześć, dzień dobry. Cześć, zapnij pas, proszę. Wzajemnie. Wszystko będziemy legalnie. Sobie spokojnie zmykać. Przesympatyczny gość. Nie wiem, czy niestety niewiele było słychać. Jak to? Wiesz co, zwalniam producenta. Poczekaj, Dominik, zapiszmy. Zwalniamy ale producenta, nie już wydawcę. Cześć. Realizator musi zostać, nie Piotrek? No dobrze, z niego to nie. Ale już teraz masz wygodnie. Pamiętam, jak kiedyś... Co? Kilka lat temu jechałem samochodem, tak. Który był okamerowany, tak. Bo wiesz, czasami gramy sceny filmowe, tak. Gdzie są kamery, to... A ty na platformie jechaliście, nie? Nie, nie, to też sobie, tak też robimy to, ale kiedy się samemu prowadzi na przykład, tak. Teraz to już są właśnie takie mniejsze kamery, można no, to sobie zobacz, jakoś ładnie... Widzisz, co, gdzie jedziesz. Pięć kamer. Pięć, dobrze. Trzeba uważać. Jesteśmy... Na wszędzie. Podsłuchiwani. Tak. Natomiast ja miałem wtedy blendę, czyli taki tak. Wielki, odbijający światło, jakiś fragment steropianu. Mm-hmm. Wielką kamerę, która zajmowała cały właściwie przód samochodu i nic nie widziałem. A musiałem grać, że jadę, rozmawiam sobie swobodnie. Ale jechałeś? Czy Normalnie jechałem w ruchu. Przez miasto? Przez miasto. Nie widząc nic, z tyłu siedział reżyser też schowany jakoś za siedzenia i ktoś z jakimś tam ekranem, nie, wuziu, stop, hamuj, teraz jedź! I to po prostu... Znaczy, no jest taka scena, jak Al Pacino prowadzi niewidomy, prawda? To tak. Ja miałem podobną sytuację, tylko że musiałem grać, że widzę. To będzie bezpiecznie, Piotr. Nie, obiecuję ci, że będzie bezpiecznie. Dobrze. Nie, nie, teraz ja się czuję bardzo bezpiecznie. Poza tym, że muszę przez 15 minut mówić. No jak chcesz. Wiesz co, to jest niebezpieczne w tym sensie, że zdarzało nam się parę takich rozmów, że tutaj, zobacz, wsiadłeś, cisza, spokój, w ogóle kamerami się przejmujemy. Zapominamy. I jak jest, dużo jest telewizyjne studio, światła, krzyk, ludzie, coś tam i nagle ludzie wiedzą, że tam, nie wiem, powiedzą coś przez chwilę i koniec. A tu masz na przykład 15, my musimy ze sobą pogadać, to nie tylko ja będę zadawał ci pytania i nagle się okazuje, że po dwóch minutach byli tacy, którzy wzrokiem mówili, panie Jarku, niech mnie pan wysadzi, już nie wiem nic co powiedzieć. To ja chyba należę takiej grupy, wiesz, ja tak nie za bardzo. Znajdziemy miejsce i moment. No. Na jak chwilę, wyjdę na chwilę. mam się dobrze, jestem zmęczony. Aha, wydaje mi się, że ten moment premiery przychodzi, więc jesteś zmęczony. Właśnie, była wczoraj premiera Narzeczonego na niebie. Tak. Komedia. No, wiesz, to jest legendy krążą. Z jednej strony to są nerwy, bo premiera, z drugiej strony ja jestem przyzwyczajony do premier teatralnych i wtedy to wiadomo, że to jest taki moment, no, kiedy się zdarza, idzie tak zwana szmata w górę i wszystko zależy od tych pierwszych reakcji, bo zawsze komedie, ale w ogóle spektakl najczęściej reżyseruje widownia, bo my powtarzamy ten spektakl wielokrotnie i za każdym razem trochę się dostosowujemy do reakcji widowni, więc czy niektóre spektakle się rozłażą, bo idą w jakimś abstrakcyjnym kierunku. Ale, bo reżysera. A niektóre są mocno trzymane przez reżysera i się trzymają. Natomiast filmowa premiera to jest coś dziwnego, bo już nic nie można poprawić. I nawet jak się już coś więcej wie po reakcjach widowni, no to już jest za późno. To idzie, a z drugiej strony każda sala, bo była premiera na sali w Multikinie, gdzie są trzy odrębne sale, każda sala reagowała inaczej, więc to jest... Ale miałeś okazję wpaść do jednej, drugiej, trzeciej, czy słyszałeś? Każdy mi opowiadał. Okej, okay. Ale czy to powiedz, to ile jest żartów, na które ludzie reagowali tak, jakbyś chciał? Na mojej sali? No, na twojej. Moja była najtrudniejsza, bo czyli... to była taka zawodowa sala. Czyli Adamczyk żartuje, ciszę. Na początku tak jest. Wiesz, bo to jest taka sala, która się składa z takich, co oceniają. Konkurenci, stacji na przykład. Albo wiesz. Myślałem, że konkurenci aktorzy. Albo konkurenci aktorzy. Przychodzi jakiś Szyd mówił, Adamczyk, ja bym to lepiej zrobił. No on nie przyszedł. Widzisz? Ale ciekawe, co powiedział. Nie, nie. Więc tam było tak trochę chyba najtrudniej, ale się szybko rozkręciło. Początek taki był dziwny, no bo my wtedy tak czekamy na to i tak początek jest pierwszy żart, drugi i na razie nie ma reakcji, ale potem zapomnieli o tym, że muszą oceniać i się bawić. A jakbyś tak chodził z takim dyktafonikiem i wiesz, jest żart i tak jak w takich sitcomach tanich, że puszczasz śmiechy takie zza kadru na wszelki wypadek. Wtedy sala to podchwyci. Byłem na takim filmie kiedyś. Naprawdę. Tak. Że puszczali brawa po premierze. Na szczęście nie grałem w tym filmie. Nie powiem co, to jaki, ładne. Ale to tu u nas, tak? U nas, tak. Dobre. No, bo jakoś widownia nie była skora, ale jak puścili, to wszyscy zaczęli grać. Wiesz, no to jest... Grać razem. Tłumu, no, cię. A czyli kino jest trudniejsze, czy łatwiejsze niż teatr w takim razie? Zależy, co się lubi. No, wydaje mi się, że znaczy w moim przypadku i w mojej ocenie to jedno wynika z drugiego.
bardzo pomaga przygotowanie teatralne. Czyli nie da się być dobrym aktorem telewizyjnym, serialowym bez fajnego przygotowania teatralnego. Ja tego nie mówię. Nie, ja też czule pytam. Da się. Da się i są aktorzy, którzy się niezwykle sprawdzają, mimo nieposiadania żadnej edukacji. I po prostu mają jakiś... Właśnie, miałeś Baśkę Kurde i Szatan, nie teraz w tym filmie, tak, Baśka. No, tak. Baśka jest bez szkoły teatralnej, a śmiga po scenach aż miło, nie? Czyli można do teatru trafić poprzez film. Tak, to jest jakiś fakt, którego się można wyuczyć tak naprawdę niekoniecznie w szkole i niekoniecznie będąc kształconym w tym kierunku. Bo z każdego faku się tak naprawdę uczy przecież. No nie, ale dykcję robiąc, wiesz, później, no. Ale oni tak często bez dykcji chodzą, ci ludzie, tacy naturszczycy. Za dobra dykcja nie jest dobra w kinie. Teraz są już takie mikrofony, że właśnie w ten sposób widzę, że to o co chodzi. Bo ty tam jesteś taki cwaniak, nie? Taki bonzo, co to robi te show, jeden za drugim, przychodzą i trochę taki Bóg. Żeby nie powiedzieć papież taki jesteś trochę tam, ale śmieszny. Nie, kompletnie już nie jestem papieżem. A wiesz co, czytałem sobie tak, wrzucam dzisiaj rano i jeszcze wczoraj wieczorem czytałem jedno, dzisiaj mówię tak po drodze na którymś czerwonym. Adamczyk, nowa komedia coś, a tam komentarze. Kompletnie nie, bardzo daleko upadł Adamczyk od papieża w tej nowej komedii, piszą. Także wiesz, całe szczęście, bo to ileż można. Rzucili mnie dalej po prostu od tej jabłonki. No postać fajna i powiem szczerze, z przyjemnością posłuchałem koncepcji, bo oni koniecznie chcieli mnie zmienić jakoś. Gram reżysera i złego. Musi być w takiej prostej historii, jaką jest komedia, zwłaszcza ta najprostsza, czyli romantyczna. Chociaż, no tak, ona jest komedyczna, ale my się z tego romantyzmu tam w tej komedii śmiejemy. No, musi być też ktoś, kto to wszystko tam rozwala od środka i nie pozwala, żeby tak się po prostu tylko i wyłącznie mdławo miłosna historia układała. Więc ja jestem tym złym, który tam knuje strasznie. Ty lubisz to, jestem co? Reżyserem. No tak. Pomyśl, czy to lubisz. Dominik, puśćmy w tak zwanym międzyczasie, żeby Piotr mógł się skupić. Przynajmniej fragmencik tego, kiedy on jest zły, daleko upadł od papieża i proszę, wygląda to we fragmencie. Ja też to będę widział? Będziesz, proszę. To nie byłem ja. A kto to był? Karina, no! Nie bądź małostkowa! A niech on pójdzie ze mną na ślub jako mój chłopak. A to jest Karina. Hej. Cześć. Ja muszę ten Szymon. Co to za prośba? On się zgodził udawać twojego chłopaka. Mój tata naprawdę bardzo cię lubi. Dopiero jak ciebie straciłem, to zrozumiałem, jak bardzo mi na tobie zależy. Nie chcę z tobą rozmawiać. To ja jestem kompletną porażką. Ja się przez ciebie wycierpiałem. No najmilszy to ty nie jesteś rzeczywiście. Żebyś ty wierny chociaż był. Chodzi goły po ulicy, niedaleko stąd. Zresztą, domyślam się. Ludzie się zatrzymywali, myśleli, że jakaś niezła afera się kroi. Słuchaj, i od razu kolorowa prasa. Goły Adamczyk biegał po Warszawie. Co znowu się tam działo? Ale no, nie wyglądasz tu na rzeczywiście najmilszego i najwierniejszego. Nie w twoim stylu, Piotr. Boże. Trzyma się to mnie. No dobrze. Wiesz co, miałem przyjemność spotkania się naprawdę z fajną ekipą, tak. Bo Bartek Prokopowicz, reżyser tej naszej komedii, wraz z bratem, bo to jest taki duet, mamy braci teraz. Są Cohen, są Prokopowicze. Tak, są Prokopowicze. Jeremi, który był odpowiedzialny za zdjęcia, no naprawdę zrobili i po pierwsze wprowadzili atmosferę niezwykłej swobody takiej, gdzie troszeczkę mieliśmy szans na taką lekkość komediową improwizowania, a po drugie wizualnie to wygląda tak światowo. To mnie oczarowało. Ale co, że świecą światowo, że kamery są światowe i tak dalej wreszcie, czy co? No to jest to oczywiście. Producencko jest światowo, bo jest... Jestem przekonany, że producenci zakładali, że to jest po prostu produkt, który się spodoba dobudżetowali to tak, żeby to był jak najlepszy produkt i na to wygląda. Ja tak zacząłem opowiadać o takim oceniającej widowni, ale ta widownia, która przychodzi po prostu się pobawić w kinie, ona z góry przychodzi. Na dobrą rozrywkę i jestem przekonany, że taką tutaj dostanie. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo są bardzo różne. Z każdym, z kim rozmawiałem, każdy trochę inaczej ocenia sobie aktorów, inne sceny mu się podobały. No dobra, Karolak dobrze mieli. Zagrał, powiedz, bo tutaj... Mnie się akurat podobał, ja się głosowałem, że Karolak mi się podobał. Tak. Gra z bardzo takiego...
gra bardzo dwuznaczną rolę. Mhm. I chyba tyle wystarczy powiedzieć. Dwuznaczna. A twoja jaka jest, gdyby ją zamknąć w jednym słowie? Moja jest jednoznaczna. Jestem zły. Koniec. Wiesz, dzisiaj taki reżyser, wiesz ile on ma, to ma mega wpływy. Przecież taka osoba może być w sekundę gwiazdą. Szczególnie, że te programy wciąż jeszcze trwają. Raz muzyka, raz gotowanie, raz dzieci śpiewają, to już w ogóle schodzi coraz niżej, więc to jest rzeczywiście władza nad duszami, no. Taki reżyser takich programów, nie? Ty byś się sprawdził jako reżyser? Wiesz co, ja mam takie małe satysfakcje, bo aktor też, mimo że wielu uważa, że to nieprawda, ale jest współtwórcą. Mhm. No dlatego, że wprowadza jakąś własną energię do tej postaci. No i czasami przy takim reżyserze, który na to pozwala, mm-hmm. bo chce współtworzyć film. Aha, nie dlatego, że jest gapa i ty nie, musisz zabrać nie, się nie, są tacy, którzy się opierają, mają narysowane wszystko i każdy. Nie bez powodu jeżdżę wokół kukiełki. Opery Narodowej. Tak. Dziękuję. To nie wielki tu. Opera Narodowa, wiesz. Byłem i tu byłem, ojej, grałem. I oni się upierają i co? I są tacy, którzy się upierają i przy takich jest trudno grać, no bo to trzeba jakby zrealizować wizję, dogadać się, o co im tak naprawdę chodzi, ale to też jest dobrze, no bo są bardzo przygotowani. Ja osobiście lubię pracować z reżyserami, którzy chcą robić to wspólnie. I myślę, tak że ci najlepsi. Tak było. I wtedy właśnie są te takie małe reżyserskie, można powiedzieć, satysfakcje, bo potem siedzę w kinie i nie jestem dumny z tego, że gdzieś mi się niezwykle na przykład prawdziwy, jeżeli się w ogóle udało coś zagrać emocjonalnie, tylko z tego, że wymyśliłem jakiś żart, że zaproponowałem, żeby troszkę inaczej coś tam sfotografowali. Tak się, że się wtrąciłem. To moje. Tak, to moje 3 grosze. Trzech groszy jestem dumny. No, więc tak. Można powiedzieć, że czasami reżyseruję te 3 grosze sobie. A ty nawet jak teraz patrzę, że ty w biżuterii jesteś tej samej, co w filmie, że tak już założyli ci na początku zdjęć, tak już... Chciałem właśnie, wiesz, to chodzi o to, że aktor się wciela w rolę, wiesz, zostaje coś z tego. Ty lubisz tego typu, znaczy klimat w filmie, czy filmy... O, zobacz, ci to dopiero... Zmiana warty honorowej. No, ale zobacz. Oni się w ogóle nie zatrzymują przed światłami, tylko tak idą na rynku. Licząc na to, że nie będzie jechał aktor, który ma zasłoniętą wizję kamery. Naprawdę. No właśnie. Jakby reżyser nie krzyknął stop z tyłu, to byśmy się nie zatrzymali. Ale powiedz, tego typu klimaty są ci bliskie? Tego typu klimaty... Takie jak w filmie, o którym rozmawiamy sobie. Wiesz co, ten film, gdzieś tam historia jest wokół telewizyjnego, właśnie, wokół trochę show biznesu. Na szczęście to nie wygląda tak jak w filmie. My troszkę, myślę, przesadzamy czasami. Kolorujemy bardzo, no bo to musi być rozrywka. No tak. Czy to jest mi bliskie? Tak, no... To inaczej zapytam, czy aktor w takiej komedii, no tak sam powiedziałeś, romantycznie, ale powiedzmy, że tego romantyzmu tam jest umiarkowanie dużo. Ty się też dobrze bawisz, czy to tylko musi dobrze wyglądać na filmie, a tak naprawdę to jest jednak kawał ciężkiej roboty? To jest kawał ciężkiej roboty, ale jak się ją kocha, to sam wiesz. No, jak coś kochasz, to po prostu to jedziesz i cię wcale nie męczy to, bo ta energia się tak naprawdę gdzieś jakoś niezwykle szybko odnawia. Ale wydaje mi się, że należy się bawić i im większa jest swoboda, im bardziej jest taka przyjemna i przyjazna atmosfera na planie czy w teatrze, tym lepiej. No ale zobacz, to nawet ta scena... Zwłaszcza w komedii, no jak może tak na serio... Dominika, przewinąłbyś tak, że widać jak on goły wyskakuje tak, wiesz, przez te drzwi? Zobacz, tak czy możesz? Bo chciałem zapytać, jak nagrywacie coś takiego, rozumiem, że nie teraz, kiedy jest +2, ale latem jednak, jeszcze kawałek tam, zaraz będzie. To ile jest dubli takiej sceny, wiesz, że ty musisz tak... No to północy wybiegałem. Tak, no z 4-5 lat. Ale co, bo reżyser mówi, nie Piotrek, bardziej ciapowato różnych, albo co? Tak? Czasem powie coś takiego, chociaż już bardziej ciapowato się chyba nie da biec. No to musimy, czasami jest coś takiego, że ludzie, film kręcą. I mnóstwo gapiów wstaje z boku, bo film kręcą. I oni się nudzą po 10 minutach, pół godzinie. Natomiast my to powtarzamy, To jest takie zaskoczenie dla kogoś, kto jest spoza. Że to tyle razy trzeba powtarzać, że tak na taką, nie wiem... No ale jak już przychodzi do całowania, to już... Nie, już nie narzekasz, nie? No właśnie. Jak się jest zakolegowany reżyser, to można powiedzieć, że cały czas coś nie wychodzi i powtarzają to często. Miałem kilka takich układów. A Julia jak? Moim zdaniem będzie miała duży problem. Bo Julia Kamińska, która gra główną rolę w tym filmie, no jest zjawiskowa. No już taka niebrzydula, nie? Jeszcze stworzyła taką postać kobiety, no, że się można od razu zakochać, więc jestem przekonany, że teraz wielu mężczyzn będzie miało problem, którzy zobaczą ten film. A ty będziesz mógł mówić?
Jest okej. Okay. A ja będę mówił, to moja była. Bo taką gra. No, ale tak już tak dojrzało jej się, nie? To też dziewczyna, która tak niby serialik, bo to myślę sobie teraz o takich historiach, które się wydarzają w życiu aktora, nie? Idziesz do telewizji, nagle jest bach, coś zażarło, jesteś rozpoznawalny z jednym serialem i nie oderwiesz się od tego przez długie lata. Ty masz papieża, pewnie będziesz miał jeszcze i tak dalej, ona ma tą brzydulę i robisz wszystko, cholera, żeby się oderwać, no. I zawsze się dziwią, że daleko pada tak od poprzedniej roli. Ale to chyba o to chodzi w naszym zawodzie. Chcemy bardzo zaistnieć w pamięci, w wyobraźni widza. I jak zaistniejemy, to dobrze. Poza tym każdy zupełnie inaczej nas odbiera. Bo ktoś widział tę rolę, ktoś widział dwie, ktoś żadnej nie widział, tylko czytał coś. Plotkowaliśmy z ludźmi od Belfra, to oni fajnie opowiadają, że tak naprawdę, wiesz, Belfer w zupełnie nowej przestrzeni wyświetlany, nie kino, tylko on demand, bardzo fajnie rosnące dzisiaj na świecie. I nagle się okazuje, że oni mówią, kurczę, ci widzowie Belfra, czyli zupełnie inne pokolenie, nagle sobie uświadamia, że ja też grałem gdzieś tam. Przychodzą nagle na mnie do teatru, bo sobie skojarzyli, tu fajnie gra, więc może grać gdzieś indziej. I nagle się okazuje, że to w ten sposób się mieli dzisiaj fajnie. No, od samego początku się gdzieś tam zyskuje jakiś widzów, ale myślę, że w ogóle żyjemy teraz w takich czasach, gdzie ta różnorodność gatunkowa jest bardzo... No, kiedyś, jak kończyłem szkołę, to się marzyło tylko i wyłącznie, żeby się dostać do teatru i grać jak najbardziej, jak najlepiej, tak by, naszymi takimi ideałami, to był Łomnicki, Zapasiewicz, zresztą Holubek, zresztą akurat moi profesorowie, więc niezwykle się cieszę, oprócz pana Łomnickiego, bo on mnie nie uczył. I nagle się okazało, że ten cały show biznes tak zwany się zupełnie inaczej zaczął rozwijać. Jak kończyłem szkołę, to w ogóle nie było jeszcze jakby tego elementu. Ty w ogóle nie mogłeś myśleć, że tak zwanego celebryctwa, czy tych portali plotkarskich. Kolorowych gazet nawet nie było, bo już to było strasznie dawno. Dlatego ta broda, tak żeby podkreślić, że to nie jest osiemnastolatek. Broda do roli. Też się wszyscy dziwią, że... Ale tak ci się spodobało, że zostawiłeś, tak? Czy co? Nie, na premierze musiałeś mieć. Do kolejnej roli i szczerze mówiąc jeszcze będę trochę zapuszczał. A możesz o tym gadać, czy nie? To jest też tego typu, możemy jechać. A, przepraszam. Ach, szkoda, bo to byłaby, dopiero byśmy mieli fajne. Ale jaka są to ten macha. Macha, no dziękuję, widzisz, ale zobacz, ja się zapatrzyłem na ciebie i oni wszyscy myślą teraz, że anime. Dobrze, przepraszam, zasłuchałem się w ciebie. No. Może jadą i oglądają, wiesz? Nie róbcie tego. Bo ja z tego stresu teraz straciłem wątek. Rozmawialiśmy o nowej roli, że jeszcze trochę pozapuszczasz. No właśnie, że nauczony doświadczeniem uważam, że nie należy mówić o roli, dopóki się tak naprawdę już jej nie rozpocznie. A jeszcze jej nie rozpocząłem. Znaczy to, że rośnie mi broda, to jeszcze... Ale serial, film czy teatr? Serial. Dobra. I zagranica. Tyle barierz. Szty. No. Ale że Polska go wyeksportuje, czy że zagranica kupiła Adamczyka z Polski? Nie, że kupili mnie. A to jest in English? To jasne. Dzisiaj każdy oszczędza, wiesz, no koszty. Ale in English wszystko? Czy tak, i Spanish, tak. Czy po, Deutsch? Po angielsku. Boże, już za dużo powiedziałem. No to teraz trzymam kciuki, żeby się wszystko zdarzyło. No dobrze, to ja też, to nie zapraszam. Ale właśnie patrząc nawet na tą zagranicę dzisiaj, jak sobie otworzysz Showmaxy, Netflixy i inne rzeczy, ile tam jest dobrego kina tak naprawdę. Nie niby serial, ale tak naprawdę wygląda to genialnie. Bo cały czas tak mówimy niby serial, bo jesteśmy gdzieś przyzwyczajeni do takiego zupełnie innego systemu oceny. Tymczasem z punktu widzenia aktora na przykład, rola w serialu, znaczy zwłaszcza takich serialach, o których mówimy, mówimy o Netflixie czy Showmaxie, to tam widać, że tam jest się w stanie stworzyć naprawdę krwistą, pełnowymiarową postać. Ja na przykład bardzo lubię swoją postać serialową tego Rainera z czasu honoru. I cieszę się, że to była postać serialowa, bo gdybym grał SS-mana w filmie fabularnym, to miałbym, powiedzmy, nawet gdyby to była duża rola, z 15 minut, co jest naprawdę ogromną rolą. W 90-minutowym. Można zrobić wielką rolę. W 8 minut przecież zrobił Anthony Hopkins wielką rolę Hannibala Lectera. To jest tylko 8 minut, jak się policzy, ile on jest na ekranie.
Niemniej jednak jest to no, też niewielka obecność czasowa, więc trudno wszystko powiedzieć o człowieku. Mhm. Trudno się mienić wszystkimi kolorami w ciągu takiego czasu. Kiedy się gra w serialu, to ma się szansę podejść do, z różnych stron, w różnych scenach zagrać te osobowości i one są wtedy takie pełne, krwiste. Poza tym samo granie, że się tyle razy przychodzi na plan i tyle razy się w tą skórę człowiek przebiera, no to ona gdzieś przylega do ciebie bardziej. Choć to też jest tak, że pewnie, że nie ma reguły, bo różnie bywa, ale że jak już jest jeden sezon wypuszczony, już wiadomo, że będzie kolejny, prawda? Już słyszysz reakcję publiczności. Ba, dzisiaj tak jak nawet właśnie rozmawialiśmy z aktorami Belfra ostatnio, oni wszyscy używają swojej przestrzeni social mediowej, żeby cały czas podtrzymywać zainteresowanie rolą. Nie, to jest tak, że dzisiaj, kiedy, znaczy nie wiem, pewnie też ja to też tak wygląda, gdzie akurat, nie? Bo nie jest no, domyślam się, ale że wiesz, u nich to nawet już jest jakaś waluta, wręcz. Nie kryptowaluta, ale waluta. Ale w tym sensie, że w ten sposób ty nigdy nie wychodzisz z roli, bo tak naprawdę twoi widzowie chcą cię jeszcze zobaczyć, wiesz, poza, w przygotowaniu, na make-upie, przed make-upem, po make-upie i tak dalej. I tak naprawdę jesteście dla tych widzów 25 na dobę. Bywa. W pewnym sensie tak, ale otwierasz mi oczy teraz właściwie. Widzisz, choć jestem młodszy, ciutkę pewnie tylko. Ja jestem 7,8, a ty? 7,2. No to tak. No to ja jestem to głupi. Już, że to wiesz, u mnie się już te zmiany zaczynają. Nie, ale przyznaj, że wiesz, to jest trochę coś takiego, że to musi być, znaczy nawet trudno sobie coraz bardziej wyobrazić, że tego nie ma, nie? Skoro widzowie żądają. Szczególnie, że to jest to młodsze pokolenie trochę. Tak, znaczy nie można zamykać na to oczu. Już wiem, że na przykład w Stanach jest coś takiego, że jak się idzie na jakiś casting, to w przy niektórych jakiś tam, nie wiem, castingach czy do niektórych ról należy wpisywać, ile się ma lajków. No. To już jest ta właśnie kryptowaluta. No, ja jestem pomożemy. Widokiem. Nie, no to pomożemy. Natomiast ostatnio, jak sobie plotkowaliśmy tutaj z jedną z młodych aktorek, ona opowiadała, że jakby nawet wysyłanie się na casting w Stanach to jest, wiesz, tape, prawie że live czasem to tape i masz 60 sekund, żeby się sprzedać, nie? Nagrywasz coś, wysyłasz i cholera, nic więcej, tylko tak, czekasz na reakcję. Byłem świadkiem kiedyś takiego szybkiego oglądania właśnie przez reżysera obsady takich naszych castingów i to jest po prostu palec cały czas. Widzi się człowieka i się od razu go skreśla. Ktoś tam przeżywał, nagrywał, nie spał, uczył się na pamięć. I to jest po prostu ta chwila, nie spodobał się, nie pasuje, ciach. Tak wielu nas jest, ale w Polsce tak samo. Przecież jeżeli mówimy o tym, my mamy takie jeszcze klasyczne podejście, że trzeba skończyć szkołę teatralną, ale jest tych takich państwowych szkół 5 czy 6 w kraju. 20 osób, 20 studentów mniej więcej co roku kończy szkołę, więc mamy taką setkę wykształconych aktorów rocznie, która wchodzi w zawód, a poza tym są różne kursy, szkoły, poza tym nie trzeba tych szkół kończyć, też dowód na to jest wokół. Ale jak się teraz przebić tu w tym szczególnie rynku, że naprawdę masz trochę zacząć? Tak jak te wszystkie batoniki przy kasie, nie? Że masz 3 sekundy, jest albo nie ma. Tak. To jest przedziwne. Ja mam wielu bardzo utalentowanych kolegów, którym się jeszcze gdzieś tam nie udało. Czasem się to zdarza. To jest taki nieprzewidywalny zawód. A z drugiej strony, jak się już trafi, to znowu Adamczyk w komedii. No nie, to już w ogóle wiesz. Ja miałem to samo. Wydawca mówi, słuchaj, będzie jutro Piotr Adamczyk. Mówi, znowu. Pierwszy raz tu jadę. No wiesz, no, mam nadzieję, że nie ostatni. Ale wiesz, skoro to tak idzie, no to przy każdej kolejnej komedii. Nie, ja nie narzekam. Ja nie narzekam, ja się cieszę. Tylko i mówię też o tym jakby ze swojej perspektywy, że to też jest tego typu jakieś obciążenie. Jasne. No i odpowiedzialność, żeby zagrać inaczej, nie zanudzić, nie kolejny raz pokazać to samo. Więc zagrać to jeszcze przeprosić kolegów, jak oni wszyscy mówią, znowu Adamczyk, a ty mówisz, nie, no przepraszam was, no. To reżyser tak zdecydował, nie inaczej. Czy kogoś będziemy wpuszczać do samochodu? Już nie, wiesz, Paulina Holst czeka na mnie na górze. Ja tobie bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałowałeś, że było ci miło, że czułeś się bezpiecznie i że jeszcze się kiedyś spotkamy. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Nie. Trzymaj kciuki, żeby się udało, to ci powiem, za to, dlaczego tak. ta broda. Dobrze, nie ma sprawy. Tak robimy. Piotr, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję. Cześć, do zobaczenia.